Witam serdecznie. Chciałem Państwa zaprosić na wykład Pawła Piotrowskiego z jego przygodą z astrofotografią z podwórka. Ten wykład miał już swój początek w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Tak mi się spodobał, że postanowiłem właśnie wraz z kolegą Michałem nagrać cały wykład od początku w warunkach tutaj u Pawła w domu. Zgodnie z obietnicą pozdrowienia dla mojej córki Urszuli. Cześć, nazywam się Paweł Piotrowski, jestem członkiem Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Chciałbym zaprezentować jej krótki materiał przedstawiający początki w astrofotografii. Nazwa tego materiału jest Astrofotografia z podwórka, dlatego że tak nazwałem swój profil na Instagramie, gdzie zamieszczam swoje zdjęcia. A wszystkie te czynności wykonuję właśnie sprzed domu i stąd ta nazwa się wzięła. Ten materiał jest głównie przewidziany dla osób, które nie zajmują się astrofotografią, dlatego że będę mówił o zupełnych początkach, o wszystkich błędach, które na początku popełniałem w wykorzystywanych technikach, no, które są nieodzowne, kiedy zaczyna się działanie w jakimś zakresie tematu, o którym wie się jeszcze niewiele. Jeżeli ktoś chciałby samodzielnie rozpocząć swoją przygodę z astrofotografią, chciałbym polecić taki podręcznik kolegi Marka Substyka Astrofotografia. Są tutaj w środku bardzo cenne informacje, jak również od początku tej przygody zacząć z opisem sprzętów, technik, programów, również są zdjęcia wszelkiego rodzaju, czyli to jest tak połowicznie, również taki jakby atlas różnych astrofotografii, żeby sobie zobaczyć, jak to powinno wyglądać, jak to może wyglądać. A więc jeżeli chcielibyście sami ugryźć temat, koniecznie polecam podręcznik. A jeżeli chodzi o tą prezentację, to niekoniecznie będą to najlepsze wybory, to po prostu będą taki wybór sprzętu i technik, które ja wybrałem, a niekoniecznie najlepszych. No dobrze, więc jak to się zaczyna? Cała historia zaczęła się od zakupu pierwszego teleskopu. Wychodzenie nocą na zewnątrz, pod gwiaździste niebo. Szukanie różnych obiektów. W moim przypadku był to teleskop Newtona o lustrze 10 cali na montażu Dobsona. Także trochę wagi, 25 kg, żeby wynieść przed dom. To już trzeba było się troszeczkę nagimnastykować, ale jednak warto było, bo te obserwacje nocne bardzo, bardzo rozpaliły gdzieś takie światełko, które tam paliło się płomyk przez wiele lat, ale z różnych przyczyn nie rozwijałem tej dziedziny. No ale w końcu przyszedł ten czas na zakup pierwszego sprzętu, pierwsze obserwacje, pierwsze fascynacje, oczywiście chęć pokazania tego chociażby domownikom czy dzieciom, zobacz co widać, co jest na niebie. No i wtedy rodzi się takie pierwsze pytanie, czy dałoby się zrobić zdjęcie tego, co ja widzę? No bo opisywać, to przyjdę do domu i opisuję, co ja tam widziałem, takie czy różne rzeczy, ale to jednak jest zawsze opis. A chęć zrobienia zdjęcia, wydaje mi się, że to jest takim naturalnym następstwem, czy jakby wyższą formą, przynajmniej w moim przypadku tak było, obserwacji, że coraz więcej szczegółów, mniej można opisywać, można pokazać jakiś kadr, ujęcie, jak dany obiekt wygląda. I tak właśnie, tak się rozpoczęła ta przygoda. Telefon, próby wykonania takiej projekcji okularowej, czy z ręki nawet przykładając, tak jak tutaj mamy obiektyw i coś tam widzimy, to najprostszą formą projekcji okularowej jest przyłożenie telefonu po prostu do tego obiektywu w taki sposób, żeby coś tam było widać. Można zakupić taki uchwyt, w którym się mocuje na okularze i telefon do tego uchwytu. Jest to troszeczkę stabilizuje
obraz. Łatwiej jest uchwycić, powiedzmy, mało wiele ostrą klatkę, chociaż jakość, jak się można domyśleć, pozostawia dużo do życzenia. Ale tak to się zaczyna. Pojawiła się kometa Neowise i to w sumie był taki pierwszy obiekt, który powiedzmy, jakieś próby robiłem zrobienia zdjęcia telefonem. Te zdjęcia gdzieś tam przepadły, że tak powiem, w meandrach przeszłości i tych super początków. Może i lepiej, bo tam nie byłoby co pokazywać. I tak sobie myślałem, co dalej możemy było zrobić? Jaki zrobić kolejny krok, żeby zacząć prezentację jakiegoś zjawiska na niebie czy obiektu? Więc pierwszym takim krokiem, konkretniejszym, był w moim przypadku zakup lustrzanki, aparatu cyfrowego, który zamocowałem sobie na zwykłym statywie i głowicy kulowej. Oczywiście jak po zakupieniu tej lustrzanki rozpocząłem od uwieczniania zjawisk. Czyli takich rzeczy, które wydarzą się w ciągu dnia, albo są bardzo, bardzo jasne. Tak jak na przykład tutaj na telewizorze, to jest ostatnie częściowe zaćmienie słońca. Co prawda za chmurami, ale jednak widać dwie grupy plam, więc nie jest tak źle. Dobrze, teraz tak, zaprezentuję kilka zjawisk, które zostały przeze mnie uwieczniane właśnie za pomocą dokładnie tego zestawu. Tutaj jest teleobiektyw o ogniskowej 300 mm, no żeby uzyskać jednak jakieś powiększenie, a statyw daje stabilność, bo przy 300 mm z ręki ostrego zdjęcia to już nie sposób jest zrobić. Zawsze to zdjęcie będzie poruszone, no a wtedy już nie ma tego efektu. Na przykład takie zdjęcie tutaj zrobione, wszystkie te zdjęcia są z podwórka u mnie przed domem. Filar słoneczny, jak widzimy, taki słup świetlny jakby nad źródłem światła, w tym wypadku akurat słońca, bo niekoniecznie tak musi być, mogą być te filary również nad światłami miejskimi, czy nad innym jakimś sztucznym źródłem światła. To tak tylko może dodam, że powstaje to przez płatki lodu w atmosferze, które układają się tak jakby takimi pasmami i opadają w dół. I wtedy nad tym źródłem światła tak zostają ten efekt rozświetlony. Więc filar słoneczny, obłoki srebrzyste, teraz ostatnio bardzo modne, częste, bo pojawiają się coraz częściej. Naukowcy jeszcze do końca tak w 100% nie wyjaśnili jakby przyczyny, kiedy się one pojawiają, a kiedy się nie pojawią. Wiadomo również, że są to również takie kryształki lodu, które znajdują się w bardzo wysokich warstwach atmosfery nad biegunami. One pojawiają się i nad biegunem północnym, i nad południowym. I jak mamy dobrą przejrzystość powietrza, czyste niebo, to w czerwiec, lipiec, nad północą, mogę powiedzieć, że w tym roku nawet często były widoczne. One się tak objawiają, jakie takie właśnie troszeczkę wolno ruszające się białe smugi nad horyzontem. Dobrze. No księżyc, to jest chyba też jeden z pierwszych obiektów, jaki można sfotografować. No, trzeba uzyskać jakieś powiększenie, stabilność przy użyciu tego statywu, no i pstrykać zdjęcia, i żeby któreś, no bo żeby uzyskać jedno ostre zdjęcie nieraz właśnie aparatem, no to trzeba zrobić nawet i kilkanaście, już nie powiem kilkadziesiąt, zależy akurat jak to wychodzi, ile ma się czasu, jakie warunki są, żeby wyciągnąć sobie jedną, bo to jest jedna klatka strzelona księżyca, bardzo ładnie widoczna linia Terminatora, tutaj te wszystkie załamania, cienie, bardzo, bardzo ładnie to wygląda i daje dużo satysfakcji po wykonaniu takiego prostego zdjęcia, bo jest to zdjęcie wykonane zwykłym aparatem na zwykłym statywie. Dobrze. O, za daleko. Popatrz. Przeskoczył. Asteryzm w Orionie. Również wystawiłem sobie, ładna pogoda, takie jakieś cienkie chmurki przylatywały. Mówię, a spróbuję sobie wstyknąć takie szerokokątne. To zdjęcie akurat było wykonane zwykłym kitowym
obiektywem, to jest 18-55 mm, który był w zestawie fabrycznym do lustrzanki. No jak widać, przy kilkusekundowym naświetlaniu, co pozwoliło zachować mało wiele punktowość gwiazdek. Oczywiście kawałek jakiegoś tam terenu, domu przyległego też dobrze, jak się załapie, to przynajmniej widać jak, gdzie to jest horyzont, gdzie jest umocowany na tym zdjęciu. No jednak przedstawia kawałek fragmentu nieba ta fotografia. Tutaj parhelion, czyli efekt słońc pobocznych. Tutaj na cienkiej warstwie chmur lub stada dołu na tych drobinkach lodu tworzy się tutaj taki łuk, który w trzech miejscach, to akurat tego górnego nie widać, ale słońca poboczne jak najbardziej są dobrze widoczne. A to zdjęcie czerwiec 2020 roku. Oczywiście z podwórka przed domem. Czyli reguła jest też taka, że wcale nie potrzeba wyjeżdżać w Bieszczady, wyjeżdżać gdzieś daleko ze sprzętem, żeby zarysować jakieś zjawisko. Wszystkie te zjawiska są tutaj. Ja nigdzie jeszcze z tymi sprzętami, o których za chwilkę powiem, nigdzie z nimi nie jeździłem. Wszystkie te zdjęcia są zrobione tu, w tym miejscu, a mam 20 km do Torunia. Więc można. Pełnia księżyca. Akurat to było za domem, nie przed domem, a za domem, z drugiej strony. Jakieś tam drzewa, może lepiej jakby to był jakiś zabytkowy kościół, albo jakiś wiatrak, jakaś infrastruktura, no ale akurat tutaj u mnie ten księżyc wtedy był widoczny koło takiego drzewa. Też uważam, że jako taka plenerowa, astrofotografia, chociaż jest na niej księżyc, więc może ta nazwa nie jest do końca adekwatna, ale jest to z tej dziedziny również. Lisia czapa. To bardzo częste zjawisko. Albo wieniec wokół księżyca. To zjawisko rozproszenia światła na cienkiej warstwie chmur. Zjawisko dosyć częste, tylko kwestia, jak układają się chmury, żeby ten wieniec był pełny. Bo nieraz jak chmury są poszarpane, to i ten wieniec wtedy jest poszarpany. Mi osobiście się to zjawisko bardzo podoba, jak występuje, to nieraz sobie wychodzę, żeby sobie popatrzeć, jak to światło się rozprasza. To nie jest nic innego, jak tylko po prostu rodzaj tęczy. Tylko inny rodzaj jest rozszczepienia tego światła białego na kolorowe. No, ciemna strona księżyca. Zdjęcie jest dosyć nieostre. Teraz już nie potrafię, czy to warunki takie były, czy fotograf się nie spisał. W każdym razie widać kawałeczek jasnej strony, no i przede wszystkim tą ciemną, która też, że tak powiem, to zjawisko można zaobserwować praktycznie co miesiąc, tylko trzeba trafić na odpowiednie warunki, żeby można było dostrzec tą ciemną stronę. Dobrze, kolejny krok. Kolejnym krokiem w moim przypadku było własnoręczne zrobienie. Akurat to jest zdjęcie ze strony Astrojawi, tak jak jeszcze tutaj zresztą widać. Model wykonany, zaprojektowany, wymyślony, wykonany przez naszego kolegę z warszawskiego oddziału. Może danych Janusz Wilan. Janusza Wilana, tak. Myślę, że kolega Janusz nie będzie miał nic przeciwko, że użyjemy jego danych. Więc tak, zakupiłem sobie zgodnie z instrukcją kolegi Janusza, która jest na stronie, wszystkie materiały, kawałek płyty klejonej, zawiaski, śrubki i według tego schematu takiego oto fastronika sobie skonstruowałem. W jakim celu? Jest to urządzenie, które pomaga, czy śledzi ruchy gwiazd. Że tak powiem, zawiaski ustawiamy, też to było umocowane, ten fastronik był umocowany na tym, dokładnie na tym statywie, tutaj na śrubce, zamiast aparatu on tutaj się znajduje. Niestety nie mam, nie mogę go pokazać mojego, bo nie posiadam go już. Ustawiamy oś na gwiazdę polarną, tak jak zresztą, jak w tych montażach, że tak powiem, fabrycznych, i odchylające się ramię, na którym jest umocowany aparat, na tym ramieniu mocujemy i wtedy zgodnie z sposobem, tu akurat nie mam drugiego zdjęcia, na odwrocie jest śruba taka napędowa, którą odpowiednio przekręcając korygujemy ruch gwiazd
na niebie. I takie krótkie 30-sekundowe zdjęcia mogłem już przy użyciu tego Fastronika z sterowaniem ręcznym, bez żadnych napędów, bez niczego, już wykonywać. Może pokażę, jak wyglądały takie pierwsze zdjęcia. Co prawda jakość jest taka jaka jest. Czyli te zdjęcia są dosyć nieostre, no bo to wszystko jest ręcznie prowadzone. Można jeszcze wtedy zamiast aparatu oczywiście użyć teleskopu, żeby uzyskać większe powiększenia i wtedy korzystamy z metody projekcji okularowej, ale już mając lustrzankę, nie telefonem z ręki, tylko przy użyciu takiej tulei projekcyjnej, gdzie tutaj do środka wkładamy taką prostą soczewkę. Ja teraz może nie będę tego wkładał. Ona tutaj wchodzi tutaj w środek. Tą muszlę tylko trzeba zdjąć. Wchodzi w środek, dokręcamy tą śrubką, montujemy wtedy to do teleskopu. Tutaj na końcu jest tak zwany tearing, który mocujemy do lustrzanki. To akurat pokażę, jak to się wykonuje. Tak. Okay. I tutaj musi ten zamek pasować. Czekaj, muszę znaleźć. A tu jest znacznik. O. I w tym momencie możemy ten aparat zdjąć i zamontować go do teleskopu. I wtedy nie ma już tego problemu ze złapaniem tego jasnego obiektu, że tak powiem, w ognisku czy telefonu, no bo tutaj już wszystko jest usztywnione. Więc to zdjęcie akurat zostało tą metodą wykonane, czyli lustrzanka, projekcja okularowa przy użyciu tej tulei projekcyjnej. To jest jakby planeta Saturn. No jak na pierwsze zdjęcia, to ja byłem super mega zadowolony, że stojąc sobie na podjeździe przed podwórkiem, mając lustrzankę i własnoręcznie jakiś tam zrobiony montaż, ten Fastronik i pierwsze, czy teleobiektyw, czy mały teleskop, mogę wykonać zdjęcia planet. No mam na zdjęcie Wisza. Kontury nieostre, ale wielką plamę jednak trochę widać. Pasy mało wiele widać, więc byłem na tamten czas bardzo zadowolony z tych zdjęć. Dobrze, to możemy złożyć z powrotem. Ok. Kolejnym etapem rozwoju okazała się konieczność zmodyfikowania mojej lustrzanki pod astrofotografię, ponieważ ten aparat, czy aparaty te lustrzanki typowo są przystosowane do robienia zdjęć dziennych. A jednak, powiedzmy, poza częścią zjawisk, które można, tak jak tutaj widzieliśmy na niektórych tych fotografiach, wykonujemy w dzień, to jednak większość astrofotografii wykonujemy w nocy i jest potrzebny inny bilans kolorów, bilans bieli. Jest w Polsce jeden szwec, może więcej, ale ten, z którego ja skorzystałem, wysłałem mu moją lustrzankę i mi ją zmodyfikował. Otrzymałem taki certyfikat, że ten konkretny aparat z numerem przeszedł astromodyfikację, która polegała na wyciągnięciu filtra, no prawdopodobnie podczerwieni, no może to nie jest precyzyjne określenie. W każdym razie mój aparat teraz przepuszcza więcej fal podczerwonych. Dlatego rejestruję przy dłuższych ekspozycjach dużo bardziej wyraźne obrazy, bardziej intensywne i jakby rozleglej się, no bo szerszy zakres fali zostaje przez sensor w lustrzance zarejestrowany. Więc po dokonaniu tej astromoda, że tak powiem, astromoda, znowu zacząłem wracać do tych samych pierwszych obiektów i zauważyłem, jak jest duża różnica w tym, co jest na zdjęciu.
I doszliśmy do kolejnego wtedy problemu. Wtedy już ten mój model tego własnoręcznie zrobionego fastronika czy ze statywu już przestał być wystarczający. Potrzebowałem dłuższego czasu naświetlania, bo skoro teraz mój aparat już widzi więcej, to ja potrzebuję teraz dać mu czas, żeby mógł te fale, te fotony sobie zarejestrować. Więc przyszedł czas na pierwszy montaż paralaktyczny. W moim przypadku to montaż był od Skywatchera, EQ 5 Pro z systemem GoTo, oczywiście bez tuby, bo Maxutów nie był w zestawie, jest to taki montaż. Taka ciekawostka, montaż zakupiony nowy, fabrycznie, jest złożony, ale nie jest wyregulowany. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że przyszedł montaż, złożyłem go sobie, zamontowałem tutaj zamiast teleskopu, zamontowałem na niego po prostu moją lustrzankę. Tutaj zamiast teleskopu wisiała lustrzanka. I tak zacząłem zdjęcia wykonywać. No i się okazało, że to prowadzenie jest dobre, ale nie takie, jakiego się spodziewałem po takim sprzęcie. I dopiero szukając języka, drążąc u innych astrofotografów na forach, co jest grane, dlaczego tak jest. I okazało się, że prowadzenie w astrofotografii musi być bardzo, bardzo precyzyjne. I w montażu, który oczywiście jest zbudowany z przekładni, z zębatek, ze ślimacznicy, czyli takiej tulei z nacinanymi takimi ząbkami, po której całe tutaj to prowadzenie w jednej osi, jedna oś tutaj jest i w drugiej osi to prowadzenie się odbywa, więc musiałem przeprowadzić regulację. No nie powiem, sprawiło to trochę problemów, ale dzięki wsparciu towarzyszy zajmujących się też tą dziedziną, dałem radę go, że tak powiem, w taki sposób sobie ustawić, żeby to prowadzenie poprawić. Kolejnym jakby przeszkodą, problemem okazało się prawidłowe ustawienie tego montażu na gwiazdę polarną, bo montaż paralaktyczny pierwszą częścią po wystawieniu na zewnątrz to jest ustawienie go na gwiazdę polarną. On tutaj w środku posiada, tutaj wewnątrz jest lunetka biegunowa. Otwieramy tutaj te wszystkie dekielki i po spojrzeniu tutaj w ten wlot widzimy taki, widać ten obrazek? Taki obrazek. To widać tutaj w lunece. Tutaj jest to prawda zrobione na suficie. Takie koło godzinowe z krzyżykiem na środku. No tutaj mamy jeszcze oktans, ale on dotyczy nieba południowego. Północnego nieba dotyczy nas głównie środek tej tarczy. Jak to ustawić? Już podam jakby finalny przepis. Jak to zrobić? Instalujemy sobie aplikację Polar Clock na telefonie i w każdej chwili odpalam sobie telefon komórkowy i widzę tą oś godzinową zaznaczoną, gdzie powinna być gwiazda polarna na tej osi. I wtedy orientując sobie montaż, tutaj na jednej nodze jest literka N napisana na północ, żeby patrzył, ustawiam sobie odpowiedni kąt tutaj tymi śrubami, tutaj z drugiej strony jest podziałka, tutaj na naszej szerokości jest to około 51 stopni, aby w tej lunetce zobaczyć tą gwiazdę i śrubami regulującymi prawo, lewo, góra, dół, tak sobie przesuwam, no bo przykładowo ta gwiazda polarna może być na przykład tutaj i muszę ją po prostu tutaj tym montażem ruszając nakierować w to prawidłowe miejsce. Może wrócę, pokażę jeszcze raz tą siatkę. O, tak wygląda siatka. I w nocy po prostu tutaj jest ciemniejsze tło i widać tą gwiazdę polarną. I regulując odpowiednio nasuwam sobie. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby ta oś była zorientowana prawidłowo jeszcze. Chociaż jeżeli nawet nie zwracając uwagi na te godziny 03, 6, 6 i 9, grunt, żeby zgadzał się, że tak powiem, ten przekrój krzyżowy zgadzał się tutaj z tą orientacją względem tego krzyżyka i gwiazdy polarnej.
To jest potrzebne do prawidłowego prowadzenia, no bo jeżeli gwiazda polarna, montaż nie będzie dokładnie nie na gwiazdę, tylko na biegun, no bo tak jak tutaj widzimy, biegun jest troszeczkę odsunięty od gwiazdy polarnej, to montaż swoim prowadzeniem będzie uciekał wtedy. Jeżeli nie będzie prawidłowo zorientowany, to nie będzie prawidłowo nadążał za ruchem gwiazd. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. Dobrze. Po ustawieniu na gwiazdę polarną, co jest ważne, pozycja 0. Też miałem pewne problemy z tym. Nastawiłem sobie montaż, wszystko ustawiłem, włączam system GoTo, a on gdzieś mi tam jeździ mi po niebie, nie tam, wszystko widzę, że na pewno jest źle. No to standardowo zaczynamy od sprawdzenia, czy dobre dane wpisałem, no bo, że tak powiem, aha, pominąłem ten moment, na pilocie, tutaj akurat, bo ten model jest sterowany za pomocą Wi-Fi takiego urządzenia, to jest takie urządzenie. To jest urządzenie Wi-Fi do sterowania telefonem lub innym urządzeniem takiego montażu, albo takim analogowym, to się tak chyba nazywa, pilotem, czyli albo w aplikacji, albo w tego pilota musimy wpisać wszystkie dane. Szerokość, jak najbardziej dokładną, długość geograficzną, wysokość nad poziomem morza, stosunek do czasu zerowego, czyli przesunięcie czasu, czy jest czas letni, czy zimowy, jaka półkula. Wszystkie te informacje wpisujemy. Trzeba uważać, bo, że tak powiem, chyba na jakimś oprogramowaniu amerykańskim zostało stworzone i daty wpisujemy do pilota po amerykańsku, czyli zaczynamy od miesiąca. I to też na początku pewne problemy mi sprawiło, że coś tu się nie zgadza, że on mi nie jeździł tak jak ten start. Nie mogłem ruszyć, więc datę, wszystko mamy ustawione już dobrze, więc wtedy pozycja 0. Czyli jak montaż jest montaż i lunet przy użyciu lunetki biegunowej ustawimy na gwiazdę polarną, to pozycja 0, czyli teleskop musimy przestawić, ten, który mamy, czy aparat z obiektywem, to chodzi po prostu o urządzenie rejestrujące, musi patrzeć w gwiazdę polarną. To jest pozycja 0. I to był taki błąd, z którym miałem pewne problemy. W instrukcji tego nie mogłem znaleźć. Na początku też nie potrafiłem określić, na czym polega ten mój problem, że mi ktoś prosto podpowiedział, że człowieku, ustaw sobie prawidłową pozycję zerową. No i wtedy, jak już ustawiłem, że tutaj, jak na przykład to jest ten teleskop i zaglądam sobie w soczewkę, jest gwiazda polarna, to jestem na gwieździe 0, mogę przechodzić wtedy do alignacji, czyli zorientowania tego montażu na niebie. On na pilocie czy na aplikacji SynScan, którą w każdym sklepie, to jest aplikacja darmowa, można sobie, bo każdy może sobie ją ściągnąć. Mówi mi, na co ustawić. Na gwiazdę Capella, na gwiazdę Vega, na planetę i przy użyciu dwóch lub trzech tych obiektów ten system GoTo, czyli naprowadzania na obiekty, zostaje jakby zalignowany, skalibrowany i montaż wie, gdzie jest. Wtedy mogę po prostu na pilocie wpisać ten obiekt, który chcę. Klikam sobie ikonkę GoTo czy przesuń i on nasuwa mi wtedy na ten obiekt pożądany. To jeżeli chodzi tak o system GoTo. Dobrze. I jakie pierwsze zdjęcia głębokiego nieba? No bo tak o to chodziło właśnie. Po to robiłem tą astromodyfikację, po to ten montaż paralityczny, żeby uzyskać dłuższe czasy naświetlania, żeby zrobić obiekty głębokiego nieba. Tak, poczekaj. Aha, tu muszę przeskoczyć, to za chwilkę do tego wrócę. O, tu widocznie kolejność zmieniłem. O, właśnie, tak. Jest. To jest pierwsze zdjęcie, które udało mi się wykonać obiektu głębokiego nieba. Widać jakość, pozostawia bardzo dużo do życzenia. To zdjęcie posiada wszystkie wady optyki, jakie potrafię wymyśleć, włącznie jeszcze też z niedokładnym prowadzeniem, bo wtedy jeszcze nie używałem guidingu, to za chwilkę, ale jest mgławica. Jest obszar zjonizowanego wodoru,
to jest Ławica Płomień i Ławica Koński, Koński Łeb. Że tak powiem, w mniejszym formacie to troszeczkę lepiej wygląda. Więc pełna fascynacja, że w końcu zrobiłem zdjęcie czegoś, czego nie widać gołym okiem, bo tego nie widać. Choć nie wiem, jakie powiększenie loretką zrobił, to nie zobaczy w sumie żadnego szczegółu. Może jakby użyć jakichś tam kolorowych filtrów do teleskopu, to tak. Ale to i tak wymagałoby na przykład kilkusekundowego naświetlania, to wtedy zaczyna wychodzić, ale przy po prostu live view no ten obiekt jest niedostępny. Więc pełna euforia, że udało się taki obiekt wykonać. Tu jest kilka innych obiektów, Wielka Mgławica w Orionie też, i kolory, i czerwony, i siwy, i niebieski, i różne kolory się pojawiają. No tutaj akurat gwiazdki raczej takie są mocno przesycone z tytułu, że no, jeszcze nie posiadałem żadnych technik obróbki materiału, to po prostu były złożone kilka klatek uzyskanych z naświetlaniem 30 sekund złożonych w programie, o którym za chwilkę powiem. Więc tak wyglądają pierwsze obrazy, jakie udało mi się wygenerować przy prowadzeniu. Tak, a to właściwie też są. To jest też Wielka Mławica w Orionie, tylko ta jest zrobiona już tym makiem 127. Czyli to jest ten sam obiekt, który był przed chwilką, tylko ten jest zrobiony makiem na tym montażu. Ja to dla porównania. A to jest zrobione teleobiektywem, czyli samą lustrzanką. No jest różnica, no bo jednak teleobiektyw jest przy aparacie przewidziany do robienia zdjęć w ciągu dnia i posiada te wady optyki, które wtedy przy naświetlaniu nocą wychodzą. A Max 127, czyli Kasegre Maxutow, już, że tak powiem, jest tak skonstruowany, aby zminimalizować te efekty. No tutaj muszę powiedzieć, że gołym okiem widać, że jest znaczna różnica. To jakaś tam galaktyka w międzyczasie jeszcze mi wskoczyła, a tutaj właśnie teraz o programie tym pierwszym chciałbym powiedzieć. Jak już kilka klatek nazbieram, to przy użyciu programu Deep Sky Stacker składamy, jeżeli tak powiem, układamy w tak zwany stos. Czyli im więcej jest minut czy godzin tego materiału, tym lepszy stosunek jest obiektu do tego tła i szumu. Dlatego przy robieniu zdjęć zaleca się im dłuższe czasy naświetlania, im dłużej materiału, tym lepiej. I do tego służy właśnie, to jest taki screen z tego startu, to nie będę dużo mówił o tym programie, tylko chciałem pokazać, jak to wygląda. Deep Sky Stacker. Ładujemy do niego tutaj zgodnie z menu zdjęcia, te tak zwane lighty, czyli te zdjęcia, które udało nam się uzyskać, i zdjęcia kalibracyjne, które są bardzo ważne, o których już opowiem, po co są. Mam nawet przygotowane, tak, czekam, że w tę stronę muszę się cofnąć. Bo wyróżniają trzy rodzaje główne zdjęć kalibracyjnych. Darki, są to zdjęcia kalibracyjne, które mają usunąć takie martwe piksele. Tutaj my je widzimy, takie kropeczki, to wszystko są czerwone, niebieskie, białe, to są jakieś przegrzane, martwe piksele, może na powiększeniu będzie później to lepiej widać. Jak przynajmniej 10 takich zdjęć wrzucimy do Deep Sky Stackera, to on nam je usunie z finalnego zdjęcia. Nie będzie ich na tym zdjęciu zestakowanym, czyli tych zdjęć ułożonych w stos. Jak się wykonuje takie zdjęcie? Tak samo jak zdjęcie to light, czyli tego obiektu, tylko zasłoniętym. Tak samo wszystko jak jest, wykonałem zdjęcie jakiegoś obiektu, skończyłem tą sesję, przechodzę do zdjęć kalibracyjnych, zakładam dekielek, na tych samych ustawieniach, już może być bez prowadzenia, bo to nie ma znaczenia, wykonuję sobie powiedzmy 10 czy 20 zdjęć dark. Drugim rodzajem są zdjęcia flat. To są, akurat wykonujemy je kolejnego dnia najlepiej. Jest wiele technik wykonywania zdjęć flat. Najlepiej na jakimś jednolitym źródle światła, na przykład czyste niebo.
Wystawiamy teleskop, zdejmujemy tą zasłonkę, ustawiamy, powiedzmy, ja wybrałem taką metodę na 1/60 sekundy, czyli bardzo szybko, i on strzeli sobie, strzeli w takich, powiedzmy, też z 10 czy 20 klatek. Po co się je robi? Do wyrównania tła, ponieważ światło się, wpadając do teleskopu czy do obiektywu, rozprasza nierównomiernie, że tak powiem, co widać, brzegi, środek jest troszeczkę inny stosunek, i przy użyciu tych zdjęć właśnie ten efekt takie winietowania, może być na zdjęciu, czyli rozjaśnienia zewnętrznych krawędzi, może zostać usunięty całkowicie albo co najmniej zniwelowany. I jeszcze jeden rodzaj zdjęcia bias. Co prawda to jest czarne tło dokładnie, bo to jest zdjęcie wykonane na najszybszym możliwym czasie. W moim przypadku jest to 1/4000 sekundy. Tak, o co chodzi? Bo to jest zdjęcie, które jest wykonane przy minimalnym przepływie prądu. Czyli jest to minimum szumu, które generuje aparat. I wykonanie takich zdjęć również zniweluje lub usunie nam, że tak powiem, te szumy, które mogą wystąpić z powodu przepływów prądu w naszym aparacie. I te zdjęcia tutaj w programie Deep Style mamy. Zakładki, darki, flaty, biasy. Jeszcze dark flaty, ale to nie zawsze dark flaty się stosuje. Są to takie zdjęcia kalibracyjne, które też wykonuje się tak jak flaty, czyli na zewnątrz, w jasnych warunkach, ale z dekierkiem. Ja chociaż osobiście tych zdjęć kalibracyjnych dark flat nigdy nie wykonywałem. Dobrze. Efektem zestakowania tych zdjęć, tego surowego materiału, jak to nazywamy, i zdjęć kalibracyjnych jest na przykład takie zdjęcie. To jest surowe zdjęcie wyjęte, które powstało po procesie stakowania w programie Deep Sky Stacker. Ono teraz wymaga obróbki graficznej. Na początku tą edycję przeprowadzałem w darmowym programie w GIMP-ie i pokażę różnicę, jak wygląda różnica między obrobionym zdjęciem a surowym. Takie mamy surowe zdjęcie. O nie, w to stronę. Surowe zdjęcie. I zdjęcie obrobione. No, różnica jest znaczna, bo przy obróbce graficznej możemy sobie wyciągać te detale, które uważamy dla nas za najlepsze. I właściwie po obróbce graficznej można uznać, że dana ta astrofotografia jest już zakończona, że proces tworzenia astrofotografii jest zakończony. Dobrze. No i w ten sposób tam już te kilka tych zdjęć już było, które pokazywałem, które były jeszcze bez guidingu przy użyciu tego montażu robione. Aczkolwiek okazało się, że im większe powiększenie, im dłuższy czas naświetlania, to ten montaż no idealnie jeszcze nie śledzi. Jest on wyposażony, ten montaż jako pierwszy z tej linii, w tak zwane gniazdo, nie wiem, czy będzie widać, do autoguidingu. Tutaj jest gniazdko, tutaj jest autoguidingu, czyli do takiego układu, systemu korekcji jeszcze tego prowadzenia. Że ten montaż już dobrze prowadzi zgodnie z ruchem nieba, ale jednak mimo wszystko to są wszystko tak mechaniczne rzeczy i zębatki, i troszeczkę jest wymagana ta korekta. Przy bardzo dużych teleskopach, we wszystkich obserwatoriach jest stosowany guiding, taki laser z obserwatorium widać w niebo, to właśnie jest od tego guidingu. Może kilka słów o tym guidowaniu. Program, jednego programu tylko się używa, jest to PHD2. Na tym wykresie, bo to już jest w trakcie działania zrobiony taki screen, widzimy dwie linie, czerwona linia to jest prowadzenie jednej osi, niebieska to jest prowadzenie drugiej osi.
kreseczki, które od tej linii odbiegają w dół lub w górę. Jest to walka tak jakby tego programu z montażem, czyli to jest ta korekta. Idealnie to było, gdyby te linie się pokrywały i szły zupełnie prosto. Jest to praktycznie chyba niemożliwe nawet. One zawsze będą miały jakieś odchylenia. Tylko pytanie jakie, żeby najlepiej, jakieś minimalne. Więc tutaj możemy sobie zacząć, to mamy na stopnie 2, 4, 6. Więc tutaj patrząc, powiedzmy, no to gdzieś w granicach jednego stopnia, no tutaj może, tutaj miałem takie jakieś skoki do 2 stopni błędu. W tym danym momencie akurat guiding się mieści, co też nie jest przy tym montażu, nie jest absolutnie złym wynikiem. To już gwarantuje nam gwiazdki punktowe. Nawet jeżeli nastawimy sobie obieg głębokiego nieba na 5-minutowe naświetlanie pojedynczej klatki, jednej klatki na 5 minut, no to wtedy przy użyciu guidingu na tej klatce gwiazdy są punktowe, są ostre. Bo gdyby tego, no akurat nie mam poglądowego zdjęcia, to ta gwiazdka jest taka, jakby miała taką jakby może konę, takie jest, jakby troszeczkę jest ruszona, jest troszeczkę rozmazana po zestakowaniu, bo stak, że tak powiem, to tak jakby po gwiazdkach, jedną gwiazdkę na drugą. No jeżeli one mają minimalne wtedy różnice, no to program też to zarejestruje. Dlatego jest potrzebny guiding. Tutaj mamy gotowy, zamontowany sprzęt guidingowy, czyli lunetka guidingowa z zamocowaną kamerką. Co ważne, żeby uzyskać precyzyjne działanie guidingu, najlepiej skupić kamerkę mono, czyli czarno-białą. Dlaczego? Tutaj, tutaj są te widok z kamerki. Tu słabo widać, tu widać jakąś gwiazdkę. To jest widok z tej kamerki właśnie. Tutaj jest taki celowniczek, że on sobie rejestruje ileś tam gwiazd i, że tak powiem, zmieniając orientację według której gwiazdy, tutaj ma gwiazdę prowadzącą, tutaj ma całą mapę zmapowaną okolicy, po których gwiazdach będzie się poruszał. No a tutaj jest ten celowniczek, który widzi nam ta kamera. Jaka jest różnica między kamerą kolorową a czarno-białą? Niektórzy koledzy mówią, że ja kupię sobie kolorową kamerkę, bo sobie zrobię planety może kolorowe, jak będę miał czas. Jaka jest różnica między czarno-białą a kolorową? Kolorowa również jest czarno-białą, tylko posiada zamontowaną przed sensorem tak zwaną maskę Bayera, która, żeby wyprodukować jeden, no się dobrze powiem, piksel kolorowy, to potrzebuje 4 białe. Więc tak jakby ma czterokrotnie słabszą tą czułość. Żeby zarejestrować tą właśnie różnicę ruchu gwiazd. No bo to, co zarejestruje sensor w naszej kamerze, no to według tego działa nam guiding, wykonuje te korekty. Więc im wyższa czułość jest tego sensora w tej kamerze mono, czyli czarno-białej, tym lepiej będzie nam prowadził. To wszystko podłączamy. Akurat ja w moim przypadku wybrałem jeszcze sterowanie przez komputer. Podłączam sobie do komputera na PHD2 i za chwilkę do programu Nina, to za moment. Są, tak tylko słówko powiem, jeszcze takie przenośne zestawy, na przykład ACR, gdzie nie jest wymagany laptop. To jeżeli ktoś faktycznie mieszka w mieście, no to siłą rzeczy, żeby zrobić, powiedzmy, jakieś chce lepsze zdjęcie do okolicy nieba, chciałby chociaż pod miasto czy gdzieś kawałek wyjechać, no to trudno jest zawierać laptopa. To wtedy kłania się właśnie urządzenie ACR, które można sterować przenośnym urządzeniem. O tym właśnie bardzo dokładnie mamy tutaj. Także o tym nie będę więcej mówił. Jeżeli ktoś by chciał zgłębić ten temat, nie jestem specjalistą w ACR, więc polecam zajrzeć do podręcznika. Ale wracając tutaj do naszego zestawu i do guidingu. Więc jeżeli taki wykres widzimy przy guidowaniu, możemy być spokojni o punktowe gwiazdki. Dobrze. No i wtedy to zdjęcie już było z użyciem guidingu. Tak, przypominam sobie, więc na powiększeniu można zobaczyć, że naprawdę, że to są kółeczka. Te punkty są gwiazdowe, mimo że jest to dosyć duże powiększenie ogniskowa 1500 mm, czyli 1,5 metra, a gwiazdki są punktowe.
Także to jest zasługa zdecydowanie guidingu. Dobrze, teraz tutaj musi przeskoczyć. To jest właśnie, nazwy nie pamiętam, galaktyka w konstelacji Lwa. Takie próby też zdjęcia już pokazywałem, to muszę przeskoczyć. Uchwycona zdjęcie, może szałowe nie jest, bo obiekt był bardzo mały, ale jest to supernowa. Chyba SN2022 w galaktyce M60. Jakiś czas temu wybuchła. Tak postanowiłem sobie wystawić sprzęt, nastawić, mówię, a może się uda. Proszę bardzo, supernowa, która wystąpiła w innej galaktyce, zarejestrowana takim sprzętem w wolnej chwili z Starasu. Więc satysfakcja mega jest z wykonania nawet takiej jakości zdjęcia. Dobrze. Zaobserwowałem, że moje zdjęcia są dosyć mocno zaszumione. Sztucznym światłem, bo to sztuczne światło w Polsce właściwie to jest wszędzie. Nawet jest w Bieszczadach. Mniej, ale również. I postanowiłem zainwestować w filtr, który nie będzie przepuszczał tego sztucznego światła. On się nazywa CLS, wersja CCD do aparatu modyfikowanego, bo są również te filtry do aparatów niemodyfikowanych. Czyli jak ktoś jeszcze nie ma AstroModa, a też chciałby uzyskać lepszą jakość zdjęć. I pokazuje, jaka jest różnica. Tu mamy mgławicę, to jest zdjęcie mgławicy Weron Wschodniej bez filtra, tutaj z filtrem. Chodzi o kontrast. Kontrast tutaj tej części mgławicy do tła. No jeżeli to jest to samo zdjęcie, tylko z filtrem ABS, no to różnica jest kolosalna. I potem przy zestakowaniu i tym zdjęciu gotowym, praktycznie ta walka z szumem jest już, że tak powiem, na wygranej pozycji z mojej strony. Mogę zająć się mgławicą, a nie jeszcze jakimś tam degradowaniem tego szumu. Więc to był bardzo, bardzo dobry ruch, zakup tego filtra. Już tak, zmierzając jeszcze do końca, chciałem powiedzieć o obróbce graficznej, bo już teraz zacząłem używać programu Photoshop. Jest to program płatny, aczkolwiek muszę powiedzieć, że warto, bo koszt jest około 10 euro na miesiąc, a ten program do obróbki ma praktycznie nieograniczone możliwości. Ja zrobiłem bardzo duży skok, jak przesiadłem się po prostu tylko z tego darmowego programu, zacząłem obrabiać w Photoshopie, to sam byłem w szoku, jaka jest różnica, że ten program może wyłuskać, wyszczególnić konkretne jedne dane, zdjęcie rozwarstwić, gwiazdy edytujemy sobie osobno na innej warstwie, mgławice osobno na innej warstwie, wyciągać pojedyncze detale, zaznaczać kolor, wszystko jest łatwo dostępne, w taki powiedzmy intuicyjny jakiś sposób jest to ustawione. To jest tylko, że tak powiem, screen z tego wyjściowego jakby tego okna. Więcej myślę teraz, bo to nie może na inny wykład byłby to temat do omówienia. Oczywiście szczegółowo pracę w Photoshopie opisał kolega Marek w podręczniku, bardzo szczegółowo, również się posiłkowałem silnie przy moich pierwszych próbach, bo kupiłem sobie ten program, to nie umiałem go używać. No takie są fakty. I też znowu, podręcznik szukać, konsultować, a jak taki efekt uzyskać, żeby na parę zdjęć się obrobiło, już jakąś wprawę można nabrać. Tu jeszcze kolejne zdjęcia, zobaczmy mgławica pierścień, to już jest też takie zdjęcie wykonane tym Maciem 127, też przy użyciu właśnie już i guide'u, bo 14 zdjęć po 5 minut, czyli 300 sekund z guidingiem w Deep Sky Stackerze, Photoshopie i Starnet++, a to jeszcze za chwilkę o nim powiem. Każde zdjęcie oznaczam takim prostym opisem, żeby było wiadomo, co na nim jest, bo, że tak powiem, osoby, które nie zajmują się astronomią albo nawet się nie interesują samą astrofotografią, mówią, no bardzo ładne, ale co to jest? Więc jakiś krótki opis, no i oczywiście sprzętu użytego też może dla osób, które się tym zajmują, bo dla astrofotografa, jak mi ktoś pokazuje inny astrofotograf zdjęcie, to ja muszę mieć ten pasek.
czy pasek, te informacje, jak to zostało zrobione. Ja to potrafię odczytać, ja, że to powiem, rozumiem, co tam jest napisane. Więc mogę ocenić, czy mu to dobrze wyszło, czy może ja sam zrobię podejście i spróbuję to zrobić w inny sposób, albo w taki sam sposób, porównać sobie wyniki. Tu nie ma już żadnych tam ograniczeń. Bo to przeszliśmy do prezentacji. Do prezentacji zdjęć tych takich, które uważam na ten czas za swoje jakby najlepsze, które do tej pory udało mi się zrobić. Właśnie na tym montażu EQ5, a tym zestawem teleskop 72ED, potocznie zwany Edkiem, jest tym zestawem guidingowym, bo ten montaż jest nowy, na razie żadnego zdjęcia jeszcze nim nie wykonałem. No, galaktykę wiatraczek, bardzo duże powiększenie, jak widać gwiazdki zadowalająco punktowe. Bardzo mi się podobał ten kadr po skończonej edycji. Gromada kulisa to są jedne z moim zdaniem z najpiękniejszych obiektów. I jak rozpoczynałem tą przygodę, to chciałem tak zobaczyć tą gromadę kulistą, tak jakby trochę z bliska zobaczyć. No i przez teleskop, no widać, ale to takie bardziej może jako mgiełkę, może przy większych powiększeniach już widać ileś tych gwiazd, ale już wszystkie są takie jednolite, może troszeczkę rozmazane. A astrofotografia, tu jest 10 klatek po 5 minut, czyli to jest tylko 50 minut naświetlania, a jaka mnogość jest detali, widać gwiazdy, które mają czerwone światło, które mają niebieskie, które mają bardziej białe, te struktury tutaj w środku. No, dla mnie osobiście to zdjęcie to taką, była też to taką bramą, może troszeczkę, którą przekroczyłem już, że można dosięgnąć tego obiektu takimi sprzętami, w takim miejscu, można dosięgnąć i zrobić taką fotografię, gdzie samodzielnie oglądając albo pokazując, czyli że tak powiem, propagując czy promując astronomię i te różne widoki astronomiczne gdzieś na jakimś szerszym forum. Zdjęcie miotła wiedźmy w tak zwanej pętli łabędzia, no jeszcze jest trójkąt Pickeringa. To jest fragment pętli łabędzia. Jest to też jedno z pierwszych zdjęć, które udało mi się wykonać już z tymi nowymi wszystkimi technikami. A to jest druga część pętli łabędzia. To już wcześniej pokazywałem to zdjęcie przy innej okazji, bo to uważam, że akurat jest chyba jedno naprawdę z takich z najlepszych, które do tej pory udało mi się zrobić. Tutaj już mamy 25 klatek, można było zrobić 50, można było zrobić i 100, to nie ma przeszkód, to łatwiej wtedy odbędzie się edycja graficzna i łatwiej wydobędziemy kontrast między tłem a samą głowicą. Ale jak widać już 25 tych klatek, to jest tam powiedzmy 3 godziny, już wystarczyło, żeby tyle takich pięknych detali udało się wyciągnąć. Czyli to jest Welowschodni, druga część pętli łabędzia. Obszar zjonizowanego wodoru, nazywany katalogowo jako mgławica dusza, chociaż ja wolę określenie prosiaczek, bo wygląda, no nie da się ukryć, że jednak przypomina tego prosiaczka. No, akurat w tej palecie koloru dominuje czerwony, ale to oczywiście niczym nie przeszkadza. No, można, astrofotografia jest takim zajęciem, gdzie troszeczkę można modyfikować te swoje zdjęcia. No, po to jest obłuka graficzna, że można wybierać paletę kolorów. W dalszej części myślę, że kiedyś dotrę też do tego, żeby używać filtrów w palecie Hubble'a, to wtedy troszeczkę w środku będzie bardziej niebieska, na zewnątrz bardziej pomarańczowa. To już jest to już jest rzecz gustu praktycznie, no bo jakoś te fotony zostają zarejestrowane, a jak one zostaną wprost przedstawione czy wyciągnięte, to już jest rzecz. Weźmiemy sobie 20 zdjęć mgławicy dusza i każde może być trochę inne. A przedstawiają, to już jest widać rękę, że tak powiem, tego astrofotografa. Obiekt, który ostatnio robiłem, Iris i ciemne pyły.
Bardziej chodziło tutaj może nie o te rozświetlone obszary, ale też o te ciemne obszary pyłowe. Jest to bardzo trudny obiekt, nie jestem zadowolony z tego zdjęcia, nie będę ukrywał, ale jednak już trzeba od czegoś zacząć. Zaczynamy od takiego zdjęcia, za jakiś czas wrócę, jakieś może nowe techniki obróbki, albo więcej materiału nazbieram, albo będą lepsze warunki, bo to też jest bardzo istotne, jakie mamy warunki. Trzeba wyjść, ocenić, jaki jest ten seeing, czyli przejrzystość atmosfery, czy nie zbliża się jakiś tam front z jakimiś chmurami, żebym się rozstawię za pół godzinki mi naciągnął chmury. Więc tak wygląda moje podejście numer jeden do irisa i ciemnych obszarów pyłowych. Kolejnym zdjęciem jest zdjęcie największej galaktyki na północnym niebie, zdjęcie Andromedy z galaktykami satelitarnymi. Tą galaktykę można dostrzec gołym okiem na niebie, w mało wiele dobrych warunkach. Przy użyciu metody zerkania w odpowiednie miejsce, spokojnie gołym okiem ją można dostrzec jako taką mgiełkę na niebie. No a przy użyciu już 26 klatek 3-minutowych, 3 minuty wystarczy, bo jest to bardzo, bardzo jasny obiekt, żeby zbyt tych klatek nie przepalić, można uzyskać taki efekt, gdzie już bardzo dużo detali i pyłów, i gwiazd, jądro, wszystko ładnie nam na tym zdjęciu wychodzi. Ja generalnie nie jestem super zadowolony z tego zdjęcia, ponieważ nadciągnął front atmosferyczny i nie wypaliłem tyle klatek, ile chciałem, ale to nic nie szkodzi. Za jakiś czas wrócę sobie do tego zdjęcia, nazbieram więcej materiału, może będą lepsze warunki. Prawdopodobnie będę miał większe doświadczenie już w obróbce graficznej. Wykonam po raz kolejny to zdjęcie i na podstawie tego zdjęcia będę mógł sobie również porównać, jaki dokonę postępu w moich umiejętnościach. Teraz chciałbym powiedzieć dwa słowa o programie NINA, nazywanym astrofotograficznym czarodziejem wśród astrofotografów. Jest to programik, który, taki kombajn, który łączy wszystkie akcesoria, czyli guiding, czyli sterowanie montażem, wyszukiwanie, nawet GoTo, nawet zastępuje GoTo. Wtedy obiekt wyszukuje NINA już. Tylko nastawiamy na gwiazdę polarną, pozycja 0 i przechodzimy już wtedy do Niny. Tam wyszukujemy, ustawiamy obiekt, Nina wszystkie korekty wykonuje sama, zapisuje zdjęcia. Można przy użyciu Niny zdjęcia kalibracyjne wykonywać. Że tak powiem, wszystkie te rzeczy, które wykonuje się tak na sesji, czyli na zewnątrz, kieruje tym. Ona ma jeszcze dużo więcej funkcji niż ja używam. Może obsługiwać autofokusery, koła filtrowe, jakieś jeszcze akcesoria wszelkiej maści, które dotyczą astrofotografii, to Nina to obsługuje. Dlatego jest tak lubianym i wykorzystywanym programem. Ale to na tę chwilę tylko tyle chciałbym wtrącić o Ninie. Właśnie ciekawostka. Bo ważne jest, jak ustawiać, jak się nie ma autofokusera, czyli trzeba ustawić ostrość ręcznie. Takie urządzenia właśnie, to urządzenie do Maca, to urządzenie do Edka. Są to maski Bachtinowa, tak, które zakładamy, nastawiamy sobie na gwiazdę około 2-3 magnitudo, zakładamy to na teleskop i widzimy taki obraz właśnie, czyli takie rozszczepienie tego światła na takie spajki. To jest tak, powiedzmy, ta gwiazda pierwotna i dzięki tym kratkom to światło się rozbija na takie spajki. I kręcąc potencjometry, to chyba potencjometr światła, od ostrości, że tak powiem, trzeba tak ustawić, aby te przerwy między z tej strony i z tej strony, oczywiście one działają jednocześnie, były równe. Te przerwy między spajkami, jeżeli są równe, to wtedy jest ostrość ustawiona w punkt. Taką maskę można za niewielkie pieniądze kupić, można ją wydrukować samemu na drukarce 3D. Są opcje na 3, są opcje na 5 czy 6 nawet.
Zasada jest ta sama. Jest to bardzo skuteczne, bo jak próbowałem sobie ustawiać, jeszcze zanim nabyłem te maski ręcznie, to zdarzało mi się całą sesję wyrzucić do kosza, bo trochę jednak się pomyliłem, a po stakowaniu się okazało, że to zdjęcie jest jednak nieostre. Więc bardzo ważna rzecz, maski do użycia, ustawiania ostrości. Zdaje się tu jeszcze jedna ostatnia rzecz, bo to jest najnowsza, dlatego na końcu nie mówię, bo jest najnowsza. Użycie programu Starnet +++. Co daje? Wyciągę gwiazdy ze zdjęcia. Mamy tą mgławicę w Europie Wschodniej, ale samą mgławicę. Nie ma zdjęć. A druga część, same gwiazdy. I teraz rzucając to do Photoshopa, tworząc z tego warstwy i wyciągając dane, mogę w taki sposób obrabiać, że to, co obrabiam sobie na gwiazdach, które są jak najbardziej bardzo, bardzo ważne, przecież nie chodzi tylko o sam ten obiekt, tylko tak jak jest w naturze, żeby to wyglądało, to musi być naturalne, tak jak jest naprawdę. Więc edytując gwiazdy, mógłbym sobie psuć mgławicę, a edytując mgławicę, psułbym sobie gwiazdy. Więc to tak od niedawna używam tego programu właśnie rozdzielającego gwiazdy od mgławicy. I wtedy przechodzimy już do dalszej obróbki. To tak tylko chciałem powiedzieć. Dobrze, może tak dwa słowa jeszcze na temat właśnie dodatkowego sprzętu. Grzałki. Jak wystawimy sobie teleskop soczewkowy, patrzę, że tutaj jest soczewka, to pojawia się takie zjawisko jak rosa, która skutecznie uniemożliwia wszelkie działania. No ale jak jest problem, to znajdzie się i rada. To jest grzałeczka, na środku ma taki drucik, zasilana ładowarką od komórki jakąś tam moją starą. Włożę to po prostu w prąd i ta taśma zaczyna się robić lekko ciepła. Że tak powiem, założona tutaj w tym miejscu, bo tutaj jest ten, czy to nazywa się odrośnik? Odrośnik, dokładnie, ale on nie powoduje, nie niweluje tego efektu rosy. Więc musi być założona grzałeczka. I ona wtedy, może tu wszystko się zrobić mokre, pokryć rosą, a soczewki będą suche. Wystarczy niewielka różnica. W podręczniku, nie będę szukał, jest cała tabelka, przy jakiej temperaturze, jakiej wilgotności tworzy się rosa, więc nawet znając dane te pogodowe, mogę sobie ocenić, jakie jest szansa wystąpienia rosy. Ja już teraz w ogóle tego nie ściągam, tych grzałek, one są na stałe, no chyba że przekładam na inny teleskop i nie martwię się rosą. Więc to jest bardzo, bardzo dobra, bardzo przydatna rzecz. Dobrze, a jeszcze może dwa słowa chciałbym powiedzieć na temat kosztów. Jak to by wyglądało, żeby rozpocząć zabawę z astrofotografią, to jakoś trzeba zacząć. Polecam, sam kupowałem również sprzęty używane. Te aparaty, lustrzanki kupowałem z rynku wtórnego, czy te akcesoria typu tam stojaki, jakieś różne rzeczy, czy do obsługi aparatu, bo na przykład jak zrobić sesję aparatem, żeby nie stać i każdej klatki pojedynczo nie strzela. Jest taki sterowniczek, tutaj się go montuje do aparatu, jest pilot i można nastawiać ilość klatek, czas ekspozycji i to wszystko są, że tak powiem, raczej kilkaset złotych, czy aparat, czy te urządzenia sterujące, to jest kwestia kilkuset złotych, więc już z takim zestawem można rozpocząć te fotografowanie zjawisk, czy tych jaśniejszych obiektów na niebie, które nie wymagają długiego czasu naświetlania. A jeżeli już chcielibyśmy przejść do obiektów głębokiego nieba i rozpocząć długie czasy naświetlania, kiedy już jest potrzebny montaż, jak najbardziej jest również rynek wtórny. Nie trzeba kupować tych sprzętów, że tak powiem, super, super nowych. Tutaj w samym montażu, jako takiej optyki, która łatwo mogłaby się uszkodzić, nie ma, bo to jest mechaniczne urządzenie metalowe, a więc
łatwo nie ulega jakimś tam uszkodzeniom, więc jak najbardziej polecam również rynek wtórny. No to wtedy już jest taki montaż, na przykład typu EQ5, chociaż są EQ35, EQ2-3, na których powiedzmy wtedy chodzi też o wagę i precyzję. Im większy teleskop, im większa konieczność precyzji prowadzenia, no to ten montaż musi być mocniejszy, stabilniejszy. Dlatego też ja osobiście teraz przechodzę. Wszystkie te zdjęcia, które tutaj były widoczne, były wykonane albo ze statywu, albo z montażu EQ5. Ale już się wyposażyłem w montaż HEQ5, który jest najbardziej polecanym zestawem do astrofotografii z dwóch powodów, że już posiada odpowiednią dokładność i nośność. Na nim tutaj można powiesić 14 kg sprzętu i on sobie bez problemu, to jest dużo, 14 kg to już jest kawał teleskopu razem z tym osprzętem można na nim zawiesić. To już są pieniądze rzędu, powiedzmy, zaczynające się od kilku tysięcy złotych. Żeby się rozwijać swoją pasję, przede wszystkim dla siebie. Ale również nie zaszkodzi, jeżeli podzielimy się tym z innymi. No bo, że tak powiem, promowanie astronomii czy astrofotografii, bo to właściwie się pokrywają się te dziedziny, no dla dobra, że tak powiem, publicznego i rozszerzania wiedzy. Uważam, że trzeba propagować. Ja dziękuję.